Więc obecnie do końca października mamy zarejestrowanych 21 tysięcy osób zakażonych, mieszkańców Polski, z czego 3,5 tysiąca osób zachorowało na AIDS. Z tego 1300 osób zmarło z powodu AIDS od początku epidemii. Osób leczonych, tam pan co już wskazywał trochę większą liczbę, około 10 tysięcy. Ta liczba, o której pan profesor właśnie wspominał, te 21 tysięcy, nie są to oczywiście osoby, które żyją z HIV w Polsce, tylko są to rozpoznane zakażenia HIV. Czyli w tej liczbie mieszczą się osoby, które zmarły z powodów innych niż AIDS, czyli tak z innych przyczyn, jak również osoby, które na pewno wyemigrowały z Polski, czy też niestety osoby, które zostały podwójnie zgłoszone na skutek problemu z ich kwalifikacją, z tego, czy to jest pojedyncze, czy podwójne zgłoszenie. Jeżeli spojrzymy na tą liczbę osób leczonych, pani o tym mówiła, wspominała o tych 10 tysięcy, to dlaczego jest to taka różnica między tym 21 tysięcy, a tą liczbą osób, które są na leczeniu? Z naszych takich badań wynika też to, o czym pan profesor wspominał, że jest ten czas, ta różnica między rozpoznaniem a zgłoszeniem się do lekarza. I z badań, które prowadziliśmy razem z Krajowym Centrum do Spraw AIDS, z połączenia bazy osób leczonych, wyszło nam, że ten okres czasu to jest około 3 lat od diagnozy do leczenia, kiedy ta osoba właśnie już po tym rozpoznaniu tak trafi często na leczenie, czyli kiedy podejmie też sama decyzję o tym, że tak gdzieś się testowała nie w laboratorium, tylko w punkcie, czy nie miała kontaktu z lekarzem, to wtedy po tym czasie około 3 lat trafia na leczenie. Jeżeli chodzi o ryzyko szerzenia się HIV, to tak, żeby wprowadzić Państwa w te drogi zakażenia, oczywiście największe ryzyko zakażenia związane jest z transfuzją zakażonej krwi, natomiast ta droga krwiopochodna została całkowicie prawie wyeliminowana poprzez obowiązkowe badania dawców. Kolejne ryzyko związane jest z kontaktami homoseksualnymi w przypadku stosunku analnego i to ryzyko jest większe dla partnera pasywnego w momencie, kiedy aktywny partner HIV jest zakażony. Kolejnym źródłem czy przyczyną zakażeń może być to wstrzyknięcie używaną igłą, czy przypadkowe zakrycie igłą zanieczyszczoną. Natomiast w przypadku pozostałych kontaktów seksualnych to ryzyko, jak Państwo mogą zobaczyć, jest dość zbliżone. Pan ten slajd miał Państwa wprowadzić właśnie w to, jak wyglądają te drogi zakażenia dla nowo wykrywanych zakażeń HIV w Polsce. Na początku były to oczywiście te zakażenia w grupie osób wstrzykujących narkotyki, natomiast następnie zwiększa nam się to zakażenia wśród osób podejmujących ryzykowne, chociaż może nie ryzykowne, podejmujących kontakty seksualne i to zarówno wśród osób orientacji homoseksualnej czy heteroseksualnej. Obecnie na podstawie danych jeszcze z 2015 roku po wykluczeniu danych z brakiem danych na temat drogi zakażenia, które stanowią tak miesięcznie około 60%, to mogą Państwo zobaczyć, że najwięcej tych zakażeń faktycznie jest w grupie tych mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne między mężczyznami, ponad 60%. Takim nowym wyzwaniem są teraz też migracje, a ryzyko zakażenia HIV. Tutaj z danych Europejskiego Centrum do Spraw Prewencji Chorób wynika, że około 1/3 nowych zakażeń są to zakażenia rozpoznawane wśród imigrantów, zwłaszcza wśród osób heteroseksualnych. Jest to również grupa, która dość późno jest rozpoznawana, prawdopodobnie na skutek niskiego też odsetka osób, które testują się w kierunku HIV. W niektórych państwach szacuje się, że również to ryzyko dla migrantów związane jest, czy jest też dużo większe po przybyciu do kraju docelowego. Natomiast tym głównym problemem, jeżeli chodzi o właśnie migrację, jest
problem tego leczenia antyretrowirusowego dla na przykład osób nieubezpieczonych, z którym boryka się większość krajów Unii Europejskiej, tak przynajmniej deklarują. Jeżeli chodzi o epidemię HIV w Polsce z punktu widzenia migracji, to może właśnie dość ciekawe jest sytuacja, jak to wygląda w tych państwach ościennych lub w państwach, z których spodziewamy się napływu imigrantów. I to oczywiście dane są dość zaniżone, te liczby prawdopodobnie tutaj są znacznie większe niż te dane oficjalne. Natomiast chciałbym tylko Państwu dać jako przykład, na przykład to, o czym już Pan wspominał, te zakażenia z Rosji czy z Ukrainy. Jeżeli mamy szacunkowo podawaną prewalencję dla Ukrainy na poziomie ponad 1% mieszkańców osób zakażonych, czyli co daje nam właśnie do około 560 tysięcy, to nawet licząc, że mamy oficjalnie podane, że przebywa na terenie Polski około 65 tysięcy osób z Ukrainy, jak to przeliczymy, to wychodzi nam, że możemy mieć około 600 osób zakażonych tak, tym wirusem. I oczywiście na pewno jest tak, że właśnie dużo osób, nawet jeżeli przebywa na imigracji, to oczywiście skupia się w tym swoim gronie. Natomiast na pewno też mamy dane, które świadczą o tym, że jakieś tam kontakty seksualne z obywatelami na terenie państw, w którym te osoby przebywają, mają jakieś kontakty seksualne. I z danych z punktu na małej populacji, tylko około 1000 osób, mogą Państwo zauważyć, że takie deklaracje do kontaktów z osobami spoza Polski deklarują około 12-16%. No na szczęście są to osoby może z Europy Zachodniej, natomiast też oczywiście część osób jest z tej Europy Wschodniej. Jeżeli chodzi o takie dane nasze z PZH, tak Państwo mogą zobaczyć, oczywiście obarczone jest to dość dużym też niedoszacowaniem ze względu na ten brak danych, jeżeli chodzi o obywatelstwo czasami. Natomiast muszę powiedzieć, że te 2% ogółu osób zakażonych to są osoby spoza Polski. Najczęściej są to obywatele Ukrainy, Czeczeni czy Rosji. I tak jak mogą Państwo zobaczyć, nawet jeżeli już nie do końca można powiedzieć, jak te dane faktycznie wyglądają, czy tak, potem wypoczęli tych braków danych, to tak średnio można powiedzieć, że rejestrujemy około tych 20-30 nowych zakażeń wśród obywateli spoza Polski przy rosnącej liczbie wykonywanych badań wśród imigrantów. Tak jak wspomniałam wcześniej, ten problem głównie związany jest z tym leczeniem tych osób. W przypadku, kiedy one są nieubezpieczone, kiedy nie opłacają składek zdrowotnych i nie da się tego jakoś wtedy poprawić. Tutaj też chciałam Państwu trochę powiedzieć, tak żeby powiązać trochę z tym tematem głównym, jeżeli chodzi o przyszłość tego, co należy robić. To takim dość nowym trendem, nie nowym, ale może dane jest trochę nowszym, jest taka możliwość połączenia epidemiologii, czy tam takiego nadzoru biologicznego z nadzorem behawioralnym. Jest to tak zwany Second Generation Surveillance. I tutaj jedną z możliwości jest właśnie to, że można korzystać ze źródeł danych, jakimi są badania epidemiologiczne na temat zachowań behawioralnych. I tak na przykład MSM, to czy Pan to wspominał, faktycznie jest problem, jeżeli chodzi o nowe zakażenia w tej grupie, czyli wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami. No i pytanie jest, co jest z tego przyczyną, jak można sobie z tego radzić, gdzie powinny być skierowane te działania profilaktyczne. Tutaj chciałam Państwu pokazać, że faktycznie jakieś tam dane z badań epidemiologicznych mamy i wiemy, że faktycznie nawet jeżeli mamy dość duży odsetek braku tych danych na temat drogi zakażenia, to jednak widać, że problem zakażeń wśród MSM na pewno istnieje. I tutaj są badania między innymi profesora Izdebskiego wśród tej grupy populacyjnej, gdzie prawie 5% osób zakażonych zostało rozpoznanych, czy
jako osoby z koinfekcji z dwóch typu A 12% zakażonych miało również zakażenie HIV, czy takie badania EMIS, przepraszam, na grupie właśnie MSM czy Cialon, gdzie szacowano, że ta prewalencja wynosi ponad 8%. I tu mogą Państwo zobaczyć, że to rozpowszechnienie tych zakażeń kształtuje się różnie w zależności od kraju. Mali, poczynając chociażby tutaj od Szwecji, gdzie to rozpowszechnienie jest w granicach dwóch, czy Bułgarii, aż po Wielką Brytanię, tak prawie 20% osób z MSM zakażonych w Wielkiej Brytanii, w Rumunii czy w Portugalii. No my jesteśmy tutaj w Warszawie na poziomie tych 7,2%. To jest oczywiście prewalencja, czyli szacowanie, natomiast w samym badaniu SEO stwierdzono około 13% osób zakażonych i to jest dość dużo. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jakie mogą być problemy z tym rozpoznawaniem tych zakażeń w tej grupie. To oczywiście tylko są takie pomysły, nie jest to nic pewnego. Natomiast trochę się tak utarło, że ta grupa MSM to są oczywiście osoby młode, tak aktywne życiowo, seksualnie. Osoby te Państwo widzą w tym badaniu z ciałem rozpowszechnienie HIV okazało się większym problemem w tej grupie osób starszych po 35 roku życia. Problemem jest również ten odsetek rozpoznanych zakażeń wśród osób zakażonych, czyli jakby Państwo jeszcze raz wrócimy do poprzedniego slajdu. Na przykład w grupie osób poniżej 25 lat stwierdzono prawie 2% zakażonych, natomiast ponad mniej niż 1% było świadomych tego swojego zakażenia wcześniej, czyli reszta została rozpoznana jako te nowe infekcje, czy oczywiście nie znaczy, że one są jako nowe, czyli teraz te osoby zostały zakażone, tylko są to po prostu osoby, które zostały teraz rozpoznane. Jak Państwo widzą, ten odsetek tych osób nieświadomych swojego zakażenia całym badaniu również był dość duży, prawie 40%. Również takim problemem, dlaczego mamy dużo tych zakażeń, może być ten niski odsetek osób, które się testują. Jak Państwo też mogą zobaczyć, również ten problem dotyczył głównie tych osób młodych. Natomiast w całym badaniu około 50% osób wykonało test w kierunku HIV, więc też jest to liczba dość mała. Takie pytanie, być może troszeczkę nieskuteczna jest też profilaktyka w tej grupie, tak może nie wszystkie działania do tej grupy populacyjnej trafiają. Między innymi takim problemem było również taka profilaktyka rozdawania prezerwatyw w grupach gejowskich i tutaj jak Państwo mogą zobaczyć, to ten odsetek osób, które taką profilaktykę otrzymały, jest dość niski. Ale jak wiadomo, jest to akurat miejsce, w którym często do takich ryzykownych kontaktów seksualnych dochodzi, gdzie to właśnie może być między innymi źródło zakażenia. Tutaj też chciałabym Państwu jeszcze tak wskazać, że nie tylko problem HIV, oczywiście w tej grupie jest jak najbardziej istotne również te zakażenia HIV-ą. Jak tutaj mogą Państwo zobaczyć, mniej więcej tych zakażeń stwierdzono w tej grupie 25-34 lat. Natomiast w całym badaniu było tylko 2%, jeżeli chodzi o zakażenia wśród MSM.